5 największych błędów w działaniach marketingowo-sprzedażowych w mediach społecznościowych. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą na temat budowania biznesu i działań marketingowych. Dzisiaj opowiem o 5 najważniejszych błędach, jakie popełniamy jako przedsiębiorcy, jako osoby rozwijające swoje biznesy w marketingu w mediach społecznościowych. Po pierwsze, pierwszy błąd to jest brak wyznaczonego celu. Brak wyznaczonego celu w tym, co my chcemy osiągnąć, w tym, czego chcemy osiągnąć, dokąd chcemy dojść, w jaki sposób chcemy działać. To powoduje naprawdę szereg kolejnych komplikacji. Ja uważam, że to jest jakby najważniejszy błąd, dlatego że nie wiemy, nie mamy wtedy strategii, nie mamy określonego kiedy, co, kto, w jaki sposób ma robić. Wszystkie te rzeczy musimy określić w momencie, kiedy tego nie mamy, jest chaos. Tak? Z jednej strony, kiedy siądziemy, zaczniemy działać, przygotujemy jakiś długi artykuł, ludzie zaczną to czytać, chwilę później nie mamy co wrzucić i nagle wrzucamy, o, kaweczka, kawunia, piątek, piątunio, tak? Jakieś kotki, jakieś gify, inne pierdoły, tak naprawdę. I teraz, żadna z tych rzeczy nie jest zła, tylko jeżeli piszesz jakiś naukowy artykuł, to nie rób za chwilę takich rzeczy. Możesz zrobić piątek, piątunio, pod warunkiem, że cały twój kanał jest na ten temat, czy całe twoje media społecznościowe są na dany temat. To nie znaczy, że musisz być taki mega sztywny, jak już piszesz tylko takie artykuły, ale zrób to dostosowane, zaplanuj to sobie na ileś tam czasu do przodu. Być może to będzie nawet jakiś taki śmieszny, fajny content, ale odpowiednio do odpowiedniej sytuacji, tak? Na przykład, nie wiem, na prima aprilis coś tam wrzucisz takiego, tak? Ale tak, żeby to było właśnie, żeby miało kontekst, żeby było to w odpowiedniej sytuacji, tak? Wyznaczaj sobie konkretne cele, jakie chcesz osiągnąć, tak? W momencie, kiedy nie mamy osiągniętych, nie mamy wyznaczonych celów, podejmujemy chaotyczne działania. Punkt pierwszy to jest brak wyznaczonych celów, brak strategii. Punkt drugi to jest zakładanie kont we wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Wynika to prawdopodobnie z dwóch rzeczy. Tak? Po pierwsze, to jest gdzieś ktoś zachłyśnie się tą informacją, że musi być wszędzie, że musi być na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, Twitterze, TikToku, Tinderze, po prostu wszędzie. Tak? I zakłada te konta. Więc masa energii idzie w to, żeby te profile pozakładać, żeby je uzupełnić, żeby one były. Prawdopodobnie na początku nawet gdzieś tam rzeczywiście działamy. Tak? Po pierwsze, to jest właśnie to, że jest popełniany właśnie taki błąd, że bierzemy i chcemy być wszędzie, tak? Po drugie, no to nasze ego gdzieś tam też działa, tak? I chcemy być w tych wszystkich miejscach, więc jesteśmy gdzieś tam po jakimś szkoleniu, słyszeliśmy o tym, że należy działać w ten sposób i przez to zaczynamy zakładać tyle tych kont. No i to jest problem, dlatego że długoterminowo nie jesteśmy w stanie, nie mając zespołu, robić dobrej jakości treści, dobrze prowadzić media społecznościowe w wielu kanałach naraz. Ja uważam, że powinniśmy, każda z tych platform w ogóle wymaga osobnej edukacji, dostosowania się tego, w trochę inny sposób tam się generuje treści. Oczywiście na swoim szkoleniu z marketingu w mojej firmie mówię też o redystrybucji treści, że można pewne treści wykorzystać, ale one zawsze są w jakiś sposób dostosowane. To nie jest jeden do jednego wrzucone to samo w taki sam sposób, dlatego to wymaga czasu. To jest błąd, jeżeli chcemy być we wszystkich miejscach, później to przekłada się na kolejne błędy, które jeszcze dzisiaj tutaj będą poruszone, więc nie zakładaj wszystkich kont naraz. Załóż, możesz docelowo tam być, ale na początku załóż jedno, góra dwa. Zacznij tam działać, naucz się, zacznij budować społeczność, później dołóż trzecie. Jak masz chęci, ochotę, czas na to wszystko, ale już działaj po prostu w tych mediach społecznościowych regularnie. Błąd trzeci. Błąd trzeci polega na tym, że nie wydajemy pieniędzy na reklamę. Czasami jakby słyszymy, że o, media społecznościowe to jest darmowy marketing. Jeżeli już po pierwsze poświęcasz na to czas, po drugie być może jakieś finanse na to, żeby grafika była fajna, żeby ktoś ci to stworzył, żeby miała gdzie odsyłać, więc na jakąś stronę internetową, żeby ktoś, kto tworzy ci na przykład teksty, tak, to żeby tej osobie zapłacić, to popatrz, ty już masz koszty. Tak, ty już masz koszty. A dlaczego należy robić marketing płatny? Tak, dlaczego należy robić kampanię? No przede wszystkim dlatego, że zasięgi są tragicznie niskie. Tragicznie niskie zasięgi mamy dzisiaj w mediach społecznościowych. Na Facebooku im większy fanpage, tym niższe zasięgi. Zasięgi, które mamy w granicach od 1,5 do 8 do 10% jednostki mają więcej. Bo może mi ktoś za chwilę komentarz napisać, o, jest tam profil, który ma 15 i 30. Też widziałem, ale to nie jest średnia całego kanału czy całego profilu, tylko pojedynczych postów. Też mi się zdarza, ale zdecydowanie częściej to jest tak, że jest to właśnie pomiędzy 1,5 a gdzieś tam te 5-8% zasięgów. Więc osób, które już nas śledzą, już nami się interesują, zaledwie do jakiejś garstki osób dotrzemy. Do co 50, co 20, tak? No góra co 10. A reklamy
są super tanie. W większości miejsc, może to nie dotyczy LinkedIna tak bezpośrednio, poza tym w większości mediów społecznościowych jesteśmy w stanie zrobić dotarcie do 1000 osób za paręnaście złotych, tak? Więc jeżeli sobie to przełożymy na koszty naszego czasu, na koszty wykonania wszystkich tych działań, to tak naprawdę to jest, po prostu się to opłaca, tak? I wiele czasu popełniałem taki błąd, że dużo więcej energii, powiedziałbym w takiej proporcji 80-20, czyli 80% poświęcałem czasu na to, żeby coś stworzyć, a tylko 20% jakby i budżetu, i czasu na promowanie tego, na wydanie pieniędzy na promocję tego, a uważam i staram się dzisiaj tak robić, żeby te proporcje w najlepszym wypadku były odwrotne, tak? Żebyśmy 20% budżetu na wygenerowanie tego przeznaczyli, a 80% czasu i pieniędzy na wypromowanie tych treści. To po prostu się opłaca. Czwarty błąd to jest złe proporcje sprzedaży do edukacji, inspiracji, kontentu, szeroko pojętej właśnie wiedzy, informacji innych. Dlaczego mówię, że złe proporcje i nie wskazuję żadnej strony? Dlatego, że obserwuję bardzo fajne fanpage, które kompletnie nie podejmują prób sprzedaży. Tak, nie ma. Nie mówię o tym, że to już ma być nawet na tym profilu, ale żeby chociaż odesłali gdzieś, gdzie już ta reklama się pojawia, ich produktu, ich usługi. Tak? Jakby uważam, że to jest błąd, kiedy nie podejmujemy żadnych prób sprzedaży, czy chociażby informacji o tym, co robimy, jakiejś edukacji na ten temat. Tak samo, a nawet dużo większym błędem według mnie jest taka ciągła sprzedaż. Kiedy widzę jakiś fanpage, kiedy widzę jakiś profil na Instagramie czy na YouTubie, gdzie te treści w 80% są takie, że po prostu istniejemy my, bo jesteśmy najlepsi, bo kup u nas, bo dzisiaj promocja, bo jest super, bo mamy czy to nową siedzibę. To akurat jest fajny powód do świętowania i do ogłoszenia światu, tak? Ale chodzi mi już o to, że nawet coś, co na innym profilu by było takie, że wszyscy mówią super, kurczę, ekstra, trzymam za ciebie kciuki, fajnie, że się tak rozwijacie, to u kogoś, kto 80-90% treści ma właśnie takiej, że ciągle sprzedaje, to mówi i co z tego, tak? To po prostu kolejny post, już mówię, przestaję to obserwować, niech mi się to nie wyświetla po prostu ileż można, tak? Więc jakby chodzi o to, że te proporcje są nie takie. W tych mediach społecznościowych, jeżeli my podejmujemy działania marketingowo-sprzedażowe, powinna być sprzedaż. To nie jest tak, że nie powinna być w ogóle, ale to powinno być 10-20%. Reszta to powinien być właśnie fajne budowanie relacji ze społecznością. Właśnie to są media społecznościowe. My tam rozmawiamy z ludźmi, my to tworzymy dla ludzi, nie dla botów, robotów, tak? Więc twórzmy też takie jakby relacje, taki content, tak, czyli informacje, edukacje, żeby ktoś, kto jest po drugiej stronie, czyli człowiek, który jest po drugiej stronie, żeby był zadowolony z tej relacji, którą wy tworzycie właśnie budując media społecznościowe. I tak na to patrzcie. Oczywiście możecie tej osobie coś zaproponować, żeby kupiła, zapisała się, cokolwiek, tak, tylko w określonych proporcjach. Punkt piąty i błąd piąty to jest brak systematyki i regularności działań. Skąd on się bierze? Z braku wyznaczonych celów, z tego, że na początku chcieliśmy być wszędzie i wszędzie wrzucaliśmy po 15 postów i po tygodniu czy dwóch się nagle okazało, że my nie robimy nic innego, tylko siedzimy w mediach społecznościowych, zamiast robić swój biznes, zamiast sprzedawać, tak? Po prostu zachwycnęliśmy się tym na początku albo byliśmy tylko na jakiś tam krótki czas przygotowani na to, żeby rzeczywiście regularnie to robić. Być może nawet przyniosło to jakieś efekty, więc siłą rzeczy mając klientów, no to zaczynamy się skupiać na tych klientach, nie prowadząc równolegle tych działań marketingowych i to jest trochę tak, że robimy sobie taką tamę, tak? Nie działając, wpadli klienci, robimy tamę, nie ma. I to nie jest tak, że ta woda się tam zbiera, ona po prostu jest, nie ma i to nie jest tak, że nagle możemy ją otworzyć i ci klienci się wyleją. Będziemy mieli z tym problem, tak? Tu chodzi o to, że zatrzymujemy tych klientów, a algorytmy praktycznie w wszystkich mediach społecznościowych działają tak, że jak przestajesz działać regularnie, nie będą promowali Twoich postów, będziesz musiał dużo więcej kasy wydawać na to, żeby pozyskiwać tych klientów. Dużo lepszym sposobem na działanie jest działać na początku na dwóch platformach, systematycznie 2-3 wpisy zamiast 15 dziennie. Oczywiście w idealnym świecie wszędzie 15 wpisów mega wartościowej wiedzy, ale tak to robi Coca-Cola, McDonald's, nie wiem, po prostu ci, którzy mają miliardowe budżety, już nawet nie milionowe, tak, rocznie, na to, żeby rzeczywiście to wszystko wdrażać i bardzo ładnie sobie prowadzić. Wiem, że na moim kanale, ze statystyk to wiem, większość osób to są osoby przedsiębiorcze, takie, które się bardzo fajnie rozwijają, które mają małe, średnie biznesy albo są samozatrudnione. Tak, i dla tych osób rada jest taka, żebyście nie wchodzili wszędzie, zaplanowali sobie tyle działań, żebyście byli w stanie robić to systematycznie i regularnie. I teraz w momencie, kiedy ja się przygotowywałem do tego materiału, rozmawiałem z zespołem i mówię, kurczę, myślę, że to jest taki fajny temat, że warto ludziom powiedzieć o tych podstawowych błędach. Siłą rzeczy od razu każdemu wskazać,
pokazałem tutaj te 5, jak sobie poradzić z tym błędem. Ja mówię, tak się pytam, zrobić 3 błędy, 5 błędów, 9, jak to będzie odpowiednio, nie? No i dostałem takie pytanie, a myślisz, że byłbyś w stanie wymyślić 9 błędów? Ja mówię, kurde, trochę już działam, wystarczy, że mi się przypomni, jakie fuck-upy narobiłem i od razu będzie tych błędów nawet więcej. No i zacząłem wypisywać. I znalazłem 25 błędów, jakie gdzieś tam, czy to historycznie ja popełniłem, czy takie, które obserwuję u innych osób. Dlatego też powiedziałem, no nie ma opcji, żebym na YouTube robił filmik właśnie 25 błędów, bo jakby tak długie filmy, no to ciężko, żeby się tu oglądały. Ale dla osób zainteresowanych zapraszam Was na webinar, który w najbliższym czasie się odbędzie. W opisie jest link do zapisu do tego webinara, a jeżeli już będzie po tym terminie i będziesz oglądała ten film w późniejszym czasie, to pobierzesz listę, będzie link do PDF-a, w którym będziesz mogła pobrać listę 25 tych właśnie błędów. No a sam webinar zakładam, że na mojej stronie internetowej marcinkowska.com będzie do zakupienia. Tym bardziej zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do zapisania się na newsletter, dlatego że tu właśnie zawsze informujemy o tym, że coś na początku jest darmowe, że z czegoś można szybciej skorzystać w lepszej cenie, w jakiejś lepszej ofercie. Po czasie normalne raczej to staje się po prostu droższe albo po prostu trzeba za to zapłacić. Tak jak właśnie ten webinar na początku, ten jeden raz robimy go za darmo, ale później po czasie, jeżeli ktoś go chce zobaczyć, tak, no to on już jest odpłatny. Dlatego jeszcze raz zachęcam, subskrybujcie ten kanał, zapiszcie się na mojej stronie internetowej do newslettera. Dużo też jakby chyba fajnej treści, najaktywniejszy to w ogóle jestem na Instagramie, więc tam też Was serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko. 5 błędów, które popełniamy w mediach społecznościowych, a za niedługo na webinarze dowiecie się, jakich 25 błędów najczęściej popełniamy w mediach społecznościowych. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.